Dwóch legionistów przy nim. Kacprzak do Bednarza. Jest Solnica. Solnica w kierunku Zejboj. Ten kolejny raz sam. Zobaczymy, jak poradzi sobie teraz z prawej strony. Piłka odbita od nóg obrońcy Widzewa. Jeszcze raz. I Sokołowski. Ładny zwód Sokołowskiego. Gol dla Legii. W 80. minucie spotkania Tomasz Sokołowski popisuje się przytomnością umysłu spokojnie w polu karnym. Ograł z wodem obrońcę Widzewa i Legia Warszawa prowadzi w meczu o Superpuchar Polski z łódzkim Widzewem 2-1. 15 sekund wcześniej, zanim Sokołowski był przy piłce, stał przy z lewej strony, przy bocznej linii i podnosił rękę, żeby wreszcie podano mu piłkę. Gdy tylko koledzy Sokołowskiego dostrzegli go na boisku, Tomasz Sokołowski zrobił coś pięknego. Popatrzmy raz jeszcze. Dośrodkowanie Solnicy. Bajor nie opanował piłki. I teraz zwód na prawą nogę. Zmylony zupełnie Daniel Bogusz. Uderzenie w górny róg Sokołowskiego. Bardzo precyzyjne wewnętrzną częścią stopy. Wiedział, gdzie chce trafić i to zrobił. Efektowna bramka Tomasza Sokołowskiego. No i teraz Widzew z pewnością ruszy do szturmu w tych ostatnich minutach meczu. Około 10 minut mają na odrobienie tej straty piłkarze łódzkiego Widzewa. Czy są w stanie to zrobić? Na pewno. Udowodnili to niedawno 18.